Także proszę z nami, proszę Państwa, jak to radio Koncita nadaje i to radio jest takie obrotowe, jak Państwo widzą, latające, to tak, o. No niestety, wiecie Państwo, jak coś się komuś stanie, a my się nie umiemy dostosować do sytuacji, to będziemy winni. No bo tutaj obiadek przyjechał. No i teraz tak, czerwony kask. Dla gościa, no bo jeżeli przywozi obiad, to czerwony kask, bo gdyby coś mu na głowę spadło, nie daj Boże, no to wtedy by odpowiadał może ten cały kierownik. No, a jeszcze firma by musiała mu zapłacić odszkodowanie. No to więc same nieszczęścia, a że jeszcze Polska i Polak i Polacy są przesądni, no to tym bardziej trzeba ten kask mu na głowę założyć, bo tu jakiś czas on z tym obiadkiem przyjeżdżał i tak myślę, że właściwie to nie powinien samochodem wjechać tutaj na budowę, a to samochodem przyjechał na budowę i jeszcze i bez kasku i jeszcze to, i jeszcze, no także dostał kask, proszę Państwa, od kierownika i tutaj jest w pogotowiu dla niego, zawsze może coś na głowę założyć. Ja zawsze mówię, że my mamy piękne kapelusze, piękne. Nawet Irena Kwiatkowska tutaj przyszła, też mówi. Jestem kobietą pracującą i żadnej pracy się nie boję. Ja mówię, już odbieram ci, chuda Kwiatkowska, wachlarz, odbieram ci. Nie będziesz tutaj nic po prostu się wachlować. Tutaj do roboty. No, także widzicie Państwo. I jeden może umrzeć na zawał serca i drugi Polak. Dlaczego? Bo Polacy zawsze no, nie mają tej wewnętrznej psychologii, dobrej psychologii. Uczą się, a potem ojciec zabija syna, syn zabija ojca. Dlaczego? Dlatego, że są niewyrozumiali, niecierpliwi, to też bardzo dużo znaczy, że jeżeli ktoś jest niecierpliwy, na przykład Ewka mówi do Mareczka, że Elżbieta jest bardzo cierpliwa, wyjątkowa, a Mareczek, oj tak, Elżbieta jest bardzo cierpliwa, wyjątkowo, że ja jestem cierpliwa. No tak, ale mówi się nawet po świecku, bo to niekoniecznie trzeba z tego powodu Biblię studiować, czytać. Po świecku się mówi, że mądry głupiemu ustąpi. No i że jest ten mądry cierpliwy, a porywczy, a nerwowy, a rzucający się. No są ludzie, którzy są słabi fizycznie, to więc za bardzo rzucić się nie mogą, chociaż gdyby byli silniejsi i więksi, to by się rzucili. Także widzicie Państwo, mało psychologii, bardzo mało psychologii. I tak jak mówię u pani Karpińskiej na języku francuskim, kobieta, no pełno mają baby pieniędzy, bo jak tak całe życie pracuje i pod koniec życia jedynego języka będzie się uczyć francuskiego, no to przecież stać babkę, prawda? Opłaciła kursy i myślała, że jak ona opłaciła, to już z francuskiego będzie wszystko umiała i wiedziała, bo pani Karpińska woła mi na tablicy napisze. No niestety, to nie jest tędy droga przez pieniądze, przez... Czasem mówi się, że przez żołądek do serca, że coś jest smaczne, prawda? Ale to wcale tak nie musi być. To wcale tak nie musi być. Można sobie ulekczyć, można sobie pomóc, można sobie dopomóc, ale to wcale tak nie musi być. Raczej jest to droga intelektualna. Także proszę Państwa, buziaczki, no i że proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio. Ano, Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra.